Astrologia jest bardzo ważnym elementem polityki jakości. Umowa, którą w dniu dzisiejszym podpisujemy z Urzędem Okręgowym Miar w Białymstoku, jest kolejnym elementem rozwoju współpracy naszej uczelni ze sferą biznesu, z jednostkami, z klubami, z izbami, klastrami. Jest to kolejny element, nowy element w rozwoju naszej współpracy z otoczeniem biznesowym. Liczymy, że będzie to bardzo ważna umowa. Pozwoli ona kształtować, podnosić naszą świadomość wielorakich aspektów kształtowania jakości. Studentom da możliwość odbywania praktyk, również pisania prac dyplomowych. Będziemy też zapraszać specjalistów Urzędu Okręgowego Miar, którzy przybliżą problematykę kształtowania norm, parametrów, wskaźników, jak też badania. Nie da się kształtować, kreować wysokiego poziomu jakości bez tych elementów, o których wspomniałem. Także liczymy na to, że będzie to bardzo ważny element tak w działalności rozwoju naszej uczelni, jak też współpracy z jednostkami sfery gospodarczej. Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku poprzez nawiązanie współpracy z Wschodnioeuropejską Akademią Nauk Stosowanych w Białymstoku będzie starał się promować zagadnienia metrologii, jak również administracji miar. Jest to obszar, który stanowi podwaliny, jakby fundamenty funkcjonowania naszego państwa, jednak bardzo mało znany wśród społeczności, zarówno akademickiej, jak i samego społeczeństwa. Mam nadzieję, że pozwoli to na możliwość prowadzenia praktyk studenckich, webinarów, wspólnych konferencji, ale też my liczymy na to, że sama uczelnia dopomoże nam zarówno i w kształtowaniu właściwych ekonomicznych warunków funkcjonowania Urzędu Miar w Białymstoku, jak również też i budowanie odpowiedniego wizerunku. Też liczymy na współpracę przy propagowaniu, ale też i tworzeniu procesów legislacyjnych, ponieważ nasz świat bardzo szybko przyspiesza. My musimy też w działalności metrologicznej nadążać za nim. Też jest to element konkurencyjności naszych firm, a wiem, że uczelnia, ponieważ jestem absolwentem tej zacnej Alma Mater, bardzo mocno współpracuje z lokalnym przemysłem. I chcemy też, żeby ten element metrologii poprzez uczelnię był jakby elementem konkurencji w przyszłych działaniach naszych firm.